W związku z tym, że niedługo ukaże się moja druga książka, postanowiłem zrobić krótkie streszczenie tego, co działo się w pierwszym tomie, czyli Strażniku Tresaonu. Chciałem, żeby to streszczenie było bardzo ogólne, dlatego postanowiłem nie zdradzać wielu szczegółów. Być może jeszcze ktoś tę książkę będzie chciał przeczytać. To błyskawiczne streszczenie, które za chwilę wam przeczytam. W przyszłym tygodniu wrzucę do generatora sztucznej inteligencji i zobaczę, co ona mi zapoda. Może będzie to coś dużo lepszego, może fabuła będzie dużo ciekawsza. Nie wiem, przekonamy się za tydzień. No to jedziemy. Treść, którą za chwilę odczytam, jak wiadomo, jest spoilerem, tak więc jeżeli ta powieść jest gdzieś na końcu listy książek, które masz w planie przeczytać, to może lepiej wyłącz ten film, nim skończy się odliczanie. Jeżeli nie masz ochoty, aby zapoznać się z treścią, to zapraszam do przesłuchania. Stracisz jedynie minutę życia. 3, 2, 1. Atro jest atakowane przez demony. Lei wysyła Vianne Doxer, aby ostrzec królestwo. Po drodze w lesie zostaje zaatakowana przez bandytów. Potem ona i bandyci są atakowani przez demony, które wyruszyły z Atro za uciekinierami. Vianne i jeden bandzior uciekają do Xer. Bandzior trafia do Paki. Vianne informuje Hedina, władcę miasta, o zagrożeniu. Za pomocą magicznego komunikatora łączą się z królem Navirasem, aby przybył z odsieczą. W nocy Xer zostaje zaatakowane przez opętane dzieci. Hedin ginie. Jego żona Selnora traci zmysły, próbuje zmasakrować wszystkie demony i odbić Atro. Atak się nie udaje. Demony przeprowadzają kontrofensywę. Toczy się bitwa o Xer. W czasie bitwy Navirasa i Vianne teleportują się do ziemi niczyjej, gdzie czekają na niej król Ernest i Bargdas. Trzej królowie przywracają do życia Zmorę. W Kedzie Zmora odzyskuje moc. Zmora przywołuje za pomocą magii swoje królestwo. Tam Zmora i Vianne spotykają Fiorę, obecną strażniczkę Tresaonu. Udają się do jej kryjówki. Vianne i Zmora wracają do stolicy. Navirasa porywa Vianne. Dochodzi do starcia ludzi i demonów. Ludzie wygrywają. Tak oto powiedziałem wszystko i nic. Całość kręci się wokół demonów i ludzi i sił, które są ponad nimi. Dochodzi do masakry za masakrą, bo przecież nie może być za kolorowo. Życie jest brutalne. Mapa, którą zaprezentowałem, będzie umieszczona w lamencie nad Preatium, oczywiście bez literówek i dodatkowych grafik informacyjnych, które stworzyłem w zaawansowanym programie graficznym. To tyle na dziś, trzymajcie się, cześć!